rzeczą, którą chcę wam powiedzieć, o której chcę powiedzieć, to jest temat pieniędzy. W zasadzie jest to, znaczy powiem, dlaczego jest to ostatnia rzecz. Na końcu zawsze w tego rodzaju nauczaniach cyklicznych, które tutaj też u was jest, staram się mówić o małżeństwie, rodzinie i pieniądzach na końcu. Dlatego, że są tu takie tematy, do których trzeba dojrzeć. Posłuchajcie teraz coś na temat pieniędzy. Pieniądze w świecie są tak ważne jak Duch Święty w Kościele. To jest prawda. I musimy tak rzeczy oglądać. Jeżeli oglądamy rzeczy inaczej i mówimy, że o, wystarczy, że chodzimy w Duchu Świętym i będziemy mogli zawojować świat i przyprowadzić ludzi do Jezusa, to jesteśmy w wielkim błędzie. Pieniądze w świecie są Bogiem. Diabeł porusza się na trzech płaszczyznach, na trzech płaszczyznach na świecie. To jest temat władzy, to jest temat pieniędzy i to jest temat życia emocjonalnego. On się porusza na tych trzech płaszczyznach. Te trzy płaszczyzny są głównymi płaszczyznami działania szatana. Dlatego Pan Jezus powiedział taką rzecz: nie można służyć Bogu i mamonie. Co to jest mamona, czy też jak ludzie działający w sferze demonologii twierdzą mamon. Twierdzą, że jest to duch. I też tak uważam, jestem dzisiaj w stanie powiedzieć, że jest to duch działający w świecie. To duch, to demoniczna siła, która kształtuje mentalność w świecie. W Królestwie Bożym nie ma egocentryzmu. W świecie jest egocentryzm, czyli skoncentrowanie na ego, na starej naturze. No w Królestwie Bożym nie ma skoncentrowania na ego, bo nie ma ego. Kiedy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, nasze ego umiera. A rodzi się w nas nowy wewnętrzny człowiek, którym zamieszkuje Chrystus. Nie mamy ego. Nie jesteśmy egocentrykami. Nie jesteśmy ludźmi skoncentrowanymi na sobie. Oczywiście uczymy się, jak z naszych psychik powyrzucać ślady egocentryzmu ze starego życia. I to się nazywa proces uświęcenia. W świecie natomiast wszyscy ludzie skoncentrowani są na sobie. Nawet najwięksi filantropi. Ludzie, którzy dają miliony dolarów na różnego rodzaju dobre rzeczy, też są skoncentrowani na sobie. Zawsze. Zawsze. Nam się wydaje czasami, że to jest, że to tak nie jest, bo tak ludzie dużo dają, są tacy hojni, życie swoje kładą. Ale gdybyś zobaczył ich intencje prawdziwe, to ich intencje zawsze mają zabarwienie egocentryczne. Świat działa jak grabie do siebie. Namaszczenie grabi. Kościół działa jak spychacz od siebie. W Królestwie Bożym panuje namaszczenie spychacza. Dajemy, 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 dajemy. Świat mówi: bierzemy, 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 bierzemy. Dlatego pieniądze w świecie są kulturą świata. Mówiąc pieniądze, rozumiem system finansowy. Nie samą walutę, nie samą gotówkę, system finansowy. Prawda?
I teraz my musimy nabrać odpowiedniego stosunku do pieniędzy. My, ludzie Królestwa, musimy wiedzieć, w jaki sposób mamy poruszać się w tych sferach. I Psalm 24:1 mówi tak. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Czyja jest ziemia? Pańska. Pańska jest ziemia. I co? I wszystko, co ją napełnia. Tak? Do kogo należą pieniądze za to? Wszystkie pieniądze, którymi obraca świat, należą do kogo? Musisz zacząć to nazywać. Pamiętaj. Życie i śmierć jest w mocy języka. Ucz się mówić prawidłowo. Wszystkie pieniądze na ziemi należą do Boga. Zgadza się? A ty jesteś Jego synem. To zgadnij, do kogo należą pieniądze. To jest objawienie wstępne. Musicie zacząć rozumieć Pismo. Musisz zacząć oglądać te rzeczy w ten sposób. Pieniądze nie należą do tego świata. Całe finanse na ziemi są dane mi i Tobie w zarząd. A więc teraz posłuchaj. Albo zaczniesz zarządzać finansami, albo stracisz z oczu finanse i w związku z tym nie będziesz w stanie wypełnić prawidłową Bożej woli. Bo Bóg Ci dał pieniądze, abyś nimi prawidłowo obracał. Taka jest prawda dla Ciebie o finansach. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Jak myślicie? Czy Bóg popełnia błędy? Ja uważam, że Bóg nie popełnia błędów. Powiedzmy sobie tak, czy Bóg jest w porządku? Bóg jest w porządku, moim zdaniem. Jest uczciwy? Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, Bóg powiedział do Izraelitów tak. Napożyczajcie sobie od Egipcjan naczyń srebrnych i złotych. Bo jutro wychodzimy. I co powiedział dalej? Pamiętacie? W ten sposób złupicie Egipt. To powiedział Bóg, który jest w porządku. Jest uczciwy. Wiecie, co on zrobił? On po prostu kazał Izraelitom pożyczyć dobra materialne od Egipcjan, pożyczyć i im nie oddać. W polskim kodeksie karnym to jest artykuł 186 i to się nazywa wyłudzenie. Przy kwocie o mniejszej wartości jest od pół roku do 5 lat zagrożenie. Przy kwocie o większej wartości jest od roku do 10 lat. Jest też artykuł 157. Ten artykuł mówi o działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej. Chcę teraz zauważyć, że Izraelici dokonali zbiorowego rabunku na Egipcie, wyłudzając od nich dobra. Zrobili tak, zorganizowana grupa
o charakterze zbrojnym, co daje im kolejne 5 lat według kodeksu polskiego. I zrobili to wszystko, bo powiedział im o tym Bóg. On to zaplanował, a przywództwo zorganizowanej grupie przestępczej, jest na to odrębny artykuł w Polsce. I osoba, która to robi, może dostać nawet 10 lat. Bóg im kazał wyłudzić dobra. Musimy na to spojrzeć z perspektywy Biblii. To są fakty. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego on nakłonił ich do przestępstwa? Czemu? Bo Psalm 150, bo Psalm 24, 1 mówi tak: moja jest ziemia i to, co ją napełni. Czyja jest ziemia? Moja, Bóg mówi. Moje są garki Egipcjan. A wy jesteście moim ludem. Bezprawnie Egipcjanie posiadają garki owe. A zatem nabędziecie od nich te garki drogą nielegalną i udacie się wspólnie na pustynię, nigdy im nie oddając. W ten sposób co? Złupicie Egipt. A więc Bożą wolą, teraz posłuchaj bardzo ważnej kwestii. Bożą wolą nie jest to, aby ten świat miał pieniądze. Bożą wolą objawioną w Piśmie jest to, aby Kościół miał pieniądze. Kto ma mieć pieniądze? Kościół. Kościół. Kościół żywego Boga. Ciało Chrystusa ma posiadać pieniądze. Dlatego, że taka jest dyrektywa Boża. I ja Ciebie nie namawiam do wyłudzeń. I nie chcę, żebyś wyłudzał pieniądze. Nie chcę, żebyś dokonywał rabunków. I nie chcę, żebyś organizował, tak, krucjaty, tak, rabunkowe na jakiekolwiek ugrupowania społeczne. Jestem absolutnie przeciwny temu. I to nikogo do tego nie nakłaniam. Informuję o tym oficjalnie. Ale ja nie jestem Bogiem. On pokazuje Ci bardzo ważną kwestię, że musisz zrozumieć, że nie ma czegoś takiego, jak prawny obrót finansami w świecie. Wszystkie obroty finansowe w świecie są jakie? Nielegalne. Kto powinien obracać finansami? Kościół. Dlaczego Kościół tego nie robi? Bo ma krzywe nauczanie. Mają pokrzywione w głowach. I uczy się ludzi, że ubóstwo jest cnotą. I mówi się w kościołach, bądź biedny. Błogosławieni biedni. Ja mówię, nie jest napisane błogosławieni biedni, tylko błogosławieni ubodzy w duchu. Ubogi to nie jest biedny. Ubogi to ten, który ma nadzieję u Boga. Definicja ubogiego. Ubogi to jest ten, który nadzieję pokłada w Bogu. Błogosławiony ubogi w duchu. Co to znaczy? Błogosławiony ten, który w duchu pokłada nadzieję w Bogu. Te słowo to znaczy. To nie znaczy, że bogaty jest gorszy od biednego. I że biedni odziedziczą królestwo, a bogaty będzie trudno. Bo to jest bzdura. Bo słowa, które mówią, że bogatemu jest trudno wejść do królestwa, nie oznacza człowieka zasobnego finansowo, tylko człowieka, którego dusza jest opasła w bogactwa mentalne. Czyli grubasa psychicznego, tak? Czyli duszewnego człowieka ciężko wepchnąć gdziekolwiek, tak? Bo jego dusza jest tak gruba, że musi się co? Odchudzić. Trzeba ją odchudzić. On musi być mocny w duchu, a słaby w duszy. Tak? To jest, znaczy podporządkowana jego dusza duchowi musi być. A więc widzimy, że wszystko należy do Boga. Wszystko. Wszystko. I teraz, 2 Koryntian 8:10.
2 Koryntian 8:9 pokazuje nam kanał. 8:9? 2 Koryntian 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, czyli biednym, bo tutaj słowo ubogi jest źle wstawione, abyście ubóstwem, czyli biedotą Jego, ubogaceni, czyli zaopatrzeni zostali. Co to oznacza? To oznacza, że jedyna legalna droga napływu finansowego do życia człowieka jest z krzyża. Wracamy znowu do tego szorstkiego krzyża, do tej wymiany krzyżowej. Jak wam powiedziałem, najbardziej gorszącej rzeczy dla religii. Przez krzyż mamy niebo, przez krzyż mamy zdrowie, przez krzyż mamy wolność, przez krzyż wreszcie mamy zaopatrzenie finansowe. Przez krzyż. W duchowej rzeczywistości 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus został obdarty z ostatniej szaty. Zresztą szaty o wielkiej wartości. Szata, którą miał Jezus na sobie, to nie był nędzny wór, taki jak miał, proszę Ciebie, ten, jak on się nazywa. Urlich von Jungingen. Urlich to był Lewiega. Lewiega. Ze Spychowa. Jura. To jest taki kawał, który Ciebie tak spotykają Randa, mówią, kto Ci to zrobił, a on mnie mówi, on mówi, pogotowie na tym kawałek? Nie tłumacz, bo to za tłumaczenie. Generalnie pogotowie ratunkowe wykończyło, proszę Ciebie, Juranda tam. Jurand ze Spychowa miał na sobie wór, ale to nie takim worze chodził Jezus. Jezus chodził w szacie, która była tkana z jednej części materiału. Ta szata była warta kilka koni. Byłem na spotkaniu raz w życiu z jednym z najbogatszych ludzi na świecie. I jest to nasz brat w Chrystusie. Jest Australijczykiem i nazywa się Peter Daniels. Jest to człowiek, którego rodzina jako jedyna na świecie ma własną walutę. Złote monety z Abrahamem. A każda waży uncję złota, tyle co Krugera, czyli $1000 mniej więcej. Peter Daniels zajmuje się robieniem, jego firma zajmuje się między innymi robieniem walut dla państw. Zatrudniają jego firmę państwa całe. Peter Daniels jest ciekawym człowiekiem. Za pomocą jego osoby Bóg przemówił do mojego życia w sferze finansowej bardzo. Peter Daniels ma w tej chwili około 90 lat. Kiedy byłem na spotkaniu z nim, miał 82 lata i mówił, że właśnie teraz wrzuca trzeci bieg życiowy. Ciekawy człowiek. Pamiętam, że przyleciał do Polski i powiedział tak. Przyleciałem tutaj za własne pieniądze. Sam sobie wynająłem hotel. Więc będę mówił, co będę chciał. I było tam dużo pastorów i liderów z całego kraju. I oni słuchali, co mówił Peter. I ja też. I Peter powiedział taką rzecz. Mogę was nauczyć, jak się zarabia miliony dolarów. Ale nie wiem, czy was na to stać. Wszyscy powiedzieli, tak, stać nas, bracie. On mówi, pierwsza wytyczna. Widzicie tą kobietę, która tam siedzi? Tam siedziała jego żona. Była w jego wieku mniej więcej. Więc koło 80. Wyglądała zupełnie nie jak żona milionera. I on mówi, jesteśmy ze sobą prawie 60 lat. Jak dzisiaj mnie całuje, jest tak samo jak 60 lat temu. Zasada numer jeden. Mówi, musisz swoje małżeństwo doprowadzić do takiego stanu jak ja. Zaczął nas uczyć, jak się zarabia pieniądze. Druga rzecz była taka, że opowiedział nam historię, że
Telewizja australijska z nim robi dużo wywiadów w ogóle. I kiedyś go zapytali, panie Daniel, czy to prawda, że pan ma jedną parę butów? On powiedział tak, ale jest pan milionerem. On mówi, ale mam jedną parę butów. Nie widzę powodu, że miał dwie. W ten sposób nauczył nas, czym jest skromność. A potem go zapytali, czy to prawda, że pan ma Rolls Royce'a. On powiedział, mam. A oni zapytali, ma pan jedną parę butów, ale ma pan Rolls Royce'a. Dlaczego pan ma Rolls Royce'a? On powiedział, bo mnie stać. I w ten sposób nauczył nas, czym jest tożsamość w Chrystusie. Rozumiecie? Bardzo szybko nas uczyliśmy się bardzo szybko. I między innymi Peter Daniels ma grupę ludzi, którą opłaca. Opłaca bardzo wiele rzeczy. Na przykład opłacał kampanie ewangelizacyjne Billy Graham'a. Szło wszystko z jego, na przykład to z jego pieniędzy, różne kampanie. On za to płacił. Ładuje miliony dolarów w Królestwo Boże. Miliony. Ma też grupę ludzi, która, gdzie są doktorzy, gdzie są badacze. I oni podróżują po Izraelu i dowiadują się o tym, w jaki sposób funkcjonował Jezus w tamtym czasie. I oni właśnie zrobili badania. I z tych badań dowiedzieliśmy się, że szata Jezusa kosztowała kilka koni. Była bardzo droga. Żołnierze rzymscy rzucali o nią losy. A żołnierze rzymscy dobrze zarabiali. Zależało im na ubraniu Jezusa. Dowiedzieliśmy się też innej rzeczy, co odkryli jego badacze, że trzej królowie, czy też trzej mędrcy, którzy przyjechali na przywitanie Jezusa, kiedy się urodził, tak? Przywieźli mu dary. Jest napisane w Biblii, że to było złoto, mirra i kadzidło. Ja zawsze myślałem, że to było trochę złota. Ale tam dowiedziałem się, że to było kilka wielbłądów złota. Rodzina Józefa została ustawiona do końca życia. Przyszedł na ziemię Boży Syn. Ojciec go ustawił na całe życie. Jezus pracował jako cieśla, dlatego że pracował szlachetnie, a nie dlatego, że nie miał pieniędzy. Jezus był bogaty. Po prostu. Złota, mirry i kadzidło. Było tyle, posłuchaj, że stać było rodzinę Józefa, aby na 12 lat wyjechać do Egiptu. 12 lat byli w Egipcie. Rozumiecie, o czym mówię? Żyli tam. Ojciec ustawił swojego syna. A za 33,5 roku jego syn został obdarty z ostatniej szaty, którą miał. I nago zawisł na krzyżu, aby w duchowej rzeczywistości nastąpiła potężna zamiana. Stał się ubogi, stał się biedny, aby jego bogactwo, jego zasobność finansowa przeszła na tych, którzy w Niego uwierzyli jako Pana i Zbawiciela. Masz prawo do tego, żeby być milionerem. Masz do tego pełne prawo. Masz pełne prawo do tego, żeby być milionerem. Zostało Ci to dane z krzyża. Nie ma jakiejś dodatkowej łaski. Nie ma dodatkowego kanału. Jest krzyż. Te rzeczy zostały Tobie dane. I musisz to uwierzyć. Musisz zacząć to ogłaszać. I musi stać się to częścią Twojego charakteru.
Musisz zapomnieć o mentalności biedaka. Nie wolno ci myśleć jak biedak. Nie wolno ci być mentalnym biedakiem. Jeżeli zrozumiesz wymianę krzyżową, to otworzą się przed tobą takie rzeczy, jakie ten świat ma otwarte. Ale ten świat ma je otwarte nielegalnie. A ty będziesz miał je otwarte legalnie. W tym świecie jest pełno bezbożnych ludzi, którzy mają pieniądze i wydają je na bezbożne cele. Rozumiesz? Również część twoich podatków w tym kraju idzie na bezbożne cele. Rozumiesz? To są grzeszne rzeczy. Ale ty jesteś poza tym systemem. Masz pełne prawo do bycia milionerem, bo Bóg ci to dał i odbiera sobie przez to chwałę, że jesteś zasobnym człowiekiem. Bóg sobie nie odbiera chwały przez to, że jesteś biedny i nic nie masz. Bóg tego nie chce. Nie bój się niczego. Niech lęk nie dominuje twojego życia. Nie bój się, że nie będziesz miał. Powierz nadzieję w Bogu i uznaj siebie za milionera. Uwierz to, bo masz to z krzyża. Tak jak uwierzyłeś w niebo, tak jak uwierzyłeś w uzdrowienie, tak jak uwierzyłeś w akceptację Bożą, tak jak uwierzyłeś w uwolnienie od demonów, tak jak uwierzyłeś, że wstaniesz z martwych, tak uwierz, że jesteś milionerem. Bo jest to z krzyża. To ten sam krzyż. Szorstki krzyż. Na górze Golgota. Ten sam krzyż. Przekaźnik wymiany. Przeczytam wam teraz kilka rzeczy. Galacja 3:13. Galacja 3:13. Posłuchajcie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się zaraz przekleństwem. Gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Słowo przeklęty oznacza mający wstrzymany wzrost. Przekląć oznacza zatrzymać czyjś rozwój. Przekleństwo, czyli zatrzymanie rozwoju, nie ma nad tobą żadnej władzy. Bóg chce, żebyś się rozwijał. Bóg nie chce, żebyś miał stagnację. Stagnacja nie pochodzi od Boga. Trwanie w stagnacji nie pochodzi od Boga. Nie jesteś pod przekleństwem. Nie jesteś w miejscu zatrzymania wzrostu. Jesteś w stanie się rozwijać do końca, póki jesteś tu na ziemi. I twój rozwój jest bardzo ważny, bo musisz zrozumieć ważną kwestię. Że twój rozwój jest jedną z dróg. Inaczej, jest częścią drogi do osiągnięcia rozwoju finansowego. To, że Jezus na krzyżu stał się ubogi, abyś miał bogactwo, to jest prawo duchowe i ono jest tobie dane. I ono jest związane z tym, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I Bóg uprawomocnił ciebie do posiadania wszystkich pieniędzy na ziemi. Zgodnie z twoim powołaniem. Bo potrzebujesz tyle pieniędzy w swoim życiu, żeby spełnić swoje powołanie. Nie potrzebujesz więcej. Po prostu nie miałbyś co robić z większą ilością pieniędzy. Nudziłbyś się. A nudzenie się to grzech. Rozumiesz? Ale masz tyle, Bóg, masz otwarte drogi do takiej ilości pieniędzy, żeby spełnić swoje powołanie. Między innymi twoim powołaniem jest to, aby żyć szczęśliwie. Aby żyć obficie. Bóg się cieszy, jak jesteś królewiczem albo królewną. Bóg cieszy się, jak to widzi.
Bóg się cieszy. Rozumiesz? To go cieszy. Ale żeby to prawo duchowe mogło być dla ciebie aktywne, ty musisz się rozwijać. I do tego dodajemy 5 Mojżeszową. 28, 15, 20. 5 Mojżeszowa. Księga Powtórzonego Prawa. 5 Mojżeszowa. Już mówię. 28, 15, 20. 28, 15, 20. Mówi tak. 5 Mojżeszowa, 28, 15, 20. Posłuchaj. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego, to jest to przekleństwo wstrzymania rozwoju. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga swego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które Ci dziś nadaję, to przyjdą na Ciebie te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dziecia. Przeklęty będzie Twoje potomstwo i plony Twojej ziemi i rozpód Twojego bydła i przychubek Twoich trzód. Przeklęte będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Rzuci Pan na Ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości Twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. A więc widzimy, że zostało takie przekleństwo wypowiedziane nad ludźmi, tak, którzy nie oddali życia Jezusowi i nie byli posłuszni Bogu. Tak? Ale to, co czytaliśmy przed chwilą, eliminuje to przekleństwo. I musisz teraz nauczyć się czytać obietnicy Bożej. A więc posłuchaj. Jest napisane, jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Ale naucz się czytać tego odwrotnie. Jeżeli zaś usłuchałeś głosu Pana Boga Twego i pilnie funkcjonujesz w Jego duchowych zasadach, które nadałem Ci w Chrystusie Jezusie, to nie przyjdzie na Ciebie żadne przekleństwo i nie dosięgnie Cię. Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz w polu. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje potomstwo i plony Twojej ziemi, i rozpód Twojego bydła i przychówek Twoich trzód. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Nigdy nie rzuci Bóg na Ciebie żadnej klątwy. Nie będziesz nigdy w zamieszaniu i żadne niepowodzenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach Twoich rąk nie dotknie Cię. I nigdy nie będziesz wytępiony i nigdy nie zginiesz. Rozumiesz, o czym ja mówię? To się stało na krzyżu Golgoty. Jezus stał się przekleństwem, abyś nigdy nie był przeklęty Ty. A więc nie bój się. Nie bój się niepowodzenia. Niepowodzenie finansowe nie ma do Ciebie żadnego prawa. Ale musisz nauczyć się, że musisz się rozwijać. Musisz nauczyć się odważnie rozwijać. Skoro nie grozi mi żadne przekleństwo, skoro nie grozi mi żadna porażka, to będę się rozwijał. Będę wchodził w rzeczy, których się bałem wcześniej. Będę decydował. A wcześniej się bałem decydować. Nie miałem przekonania, czy mi się uda. Ale teraz wiem, że mi się uda. Teraz wiem, że mi się uda. Mam pewność, że mi się uda. Skoro udaje się temu światu, a oni to robią nielegalnie, to na pewno się uda mi, bo ja to robię legalnie. Mam do tego pełne prawo. Mam do tego pełne prawo. Mam pełne prawo. Egipt nie ma prawa, a jednak to robią. I im się udaje. Ja mam pełne prawo. Mam pełne prawo. I przeczytam Ci ostatnią rzecz, którą chcę dołączyć jako trzeci element, to Galacja 3:13 i 5 Mojżeszowi 28, 15, 20. 5 Mojżeszowa 8, 18. 5 Mojżeszowa 8, 18. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój,
daje ci siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Jak bogactwo ma przyjść do twojego życia? Musisz je co? Zdobyć. Masz zdobyć bogactwo. Oto Pan daje ci siłę, czyli możliwości, umiejętności, zdolności, nadprzyrodzony wgląd, abyś zaczął zdobywać bogactwa. On daje ci siłę. On ci nie daje na talerzu bogactw. On daje ci siłę do zdobycia. Co to znaczy zdobyć? To znaczy gdzieś wejść i coś opanować. Bogactwa na ciebie czekają, ale musisz się rozwijać. Rozwijać się w duchu i rozwijać się w dziedzinach potrzebnych do zdobywania bogactw. Musisz się uczyć i nabywać umiejętności, aby wejść i opanować. I coś ci powiem, udać się. Bo on powiedział, uzdalniam cię, abyś przejął i złupił Egipt. Moje dziecko, wejdź tam i złup to. To należy do ciebie. Daje ci siłę. Nie bój się, że nie dasz rady. Nie bój się, że nie dasz rady. Kiedy widzę, jak ludzie u nas w kościele otwierają firmy, jak odważnie idą po rzeczy, jak odpowiadają na propozycje pracy, nie mając dla tego pojęcia, o co chodzi. Kiedy to widzę, jak awansują, to jest ten szok. Jest taki człowiek u nas w kościele, pracuje w bardzo dużej firmie, jednej z największych firm w tym kraju. I on tam bardzo poważnie awansował jakiś czas temu. Zaczęli go uznawać w tej pracy. Potem zaczęły się redukcje w tej firmie. I kiedy zaczęły się redukcje, przyszli do niego jego szefowie i mówią do niego tak. Są redukcje. Ale chcemy, żebyś o czymś wiedział. Stworzyliśmy ci nowe miejsce pracy. Awansujemy cię na dyrektora jeszcze wyższego rzędu. Dajemy ci osobny gabinet. Stwarzamy specjalnie dla ciebie. Specjalnie dla ciebie. To miejsce. Oni pozwalniali innych, a jego wynieśli. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Dlaczego to się stało? Bo on przyjął siłę do zdobywania bogactw. Siłę. On uwierzył w to, że może. On zaczął pewnie o tym mówić. Ja jestem człowiekiem, który ma tylko szkołę podstawową za sobą i kilka lat więzienia. I kiedy szedłem do pracy, jakiejś jednej z moich prac, to powiedziałem mojemu szefowi, że będę najlepszy w tej pracy. Mówię do niego, będziesz ze mnie dumny, bo będę najlepszy. I po 4 latach, kiedy odchodziłem z tej pracy, trzymał mnie za rękę i mówił, Artur, nie odchodź, bo jesteś najlepszy. Ja mówię, szefie, muszę iść. Ja po prostu muszę iść. On mówi, wiem, służysz Bogu. Wiecie, ten szef, ten człowiek, który nie poznał Jezusa jeszcze, nie oddał mu swojego życia, choć szuka Boga. Szuka Boga. Mówiłem mu Ewangelię wielokrotnie, dałem mu ulotki, książki. Kiedyś jak przyjechało TVN do nas, do firmy, telewizja przyjechała i on ustał przed kamerami, ten człowiek im powiedział przed kamerami, Artur Ceroński to jest człowiek, który zna Boga. Ja to widzę. Rozumiecie? I chcę, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz, że ty masz siłę do zdobywania Boga. Ty masz siłę. Musisz odważnie rozwijać się i wtedy ta siła będzie działać. Ta siła nie będzie działać, kiedy będziesz siedział w miejscu.
Ta siła będzie działać, kiedy będziesz się rozwijał. Jak orzeł musisz rozpiąć skrzydła i zacząć wlatywać w miejsca zaopatrzenia finansowego. Musisz podejmować nowe wezwania. Nowe wezwania. Nie bać się tych wezwań Bożych. Nie bać się wchodzić w nowe miejsca. Nie bać się, że nie poradzę sobie. Poradzisz sobie wszędzie. Bo Duch Święty jest w Tobie. Duch Święty w Tobie wie wszystko. Umie wszystko. Jest najlepszym biznesmenem. Posiada umiejętności wszelkiego rodzaju. Wszelkie certyfikaty ma. Zna się na wszystkim. I On jest w Tobie. Musisz uwierzyć w to. W ten sposób zdobywa się bogactwa. Przez odważne obejmowanie terenów. Przez odważne wchodzenie na teren. Kaznodziei 5:18. Przypowieści Salomona są, a potem jest Księga Kaznodziei Salomona. Księga Kaznodziei Salomona 5:18. I Słowo Boże mówi tak. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. A więc Bóg chce, aby zasobność finansowa cię uszczęśliwiała. Bóg chce, żebyś był człowiekiem zasobnym finansowo, abyś był szczęśliwy. Kaznodziei Salomona 5:18 rozdział. 18 werset. 5:18. A więc Bóg chce, żebyś był człowiekiem szczęśliwym. Posłuchaj mnie teraz. Ponieważ Bóg jest Bogiem miłości. I Bóg wie, że zasobność finansowa jest potrzebna Tobie, abyś był szczęśliwy. I Ty w duchu możesz być szczęśliwy bez zasobności finansowej. Ale Twoja dusza, czyli Twoja psychika, ona potrzebuje mieć zasobność finansową, aby być szczęśliwą. Dlatego Bóg chce, żebyś miał pieniądze. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. I Bóg nie chce, żebyś sobie żałował. Rozumiesz? Bóg nie chce, żebyś sobie żałował. A więc Bóg chce, żeby pieniądze cię uszczęśliwiały. I nie wolno ci się tego bać. Rozumiesz? I 2 Koryntian 9:8 pokazuje nam ostatnią z takich głównych zasad. 2 Koryntian 9:8. Jest napisane tak. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mają zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Kiedy? Zawsze. Zawsze. Podkreślam słowo zawsze. A więc Bóg chce, abyś zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem. Nie czasem. Bóg nie jest Bogiem wiązania końca z końcem. Bóg nie jest Bogiem trudnych dni. Bożą wolą jest, abyś zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem. Co dalej? Abyś mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mógł hojnie łożyć na co? Na wszelką dobrą sprawę. A więc Bóg chce, abyś był szczęśliwy, posiadając pieniądze, tak? I abyś w tym szczęściu swoim siał w Królestwo Boże. To jest bardzo ważna kwestia. Dlaczego Bóg chce, aby siał w Królestwo Boże? Bóg chce, aby siał w Królestwo Boże, ponieważ jeżeli nawraca się portfel, to cały człowiek nawrócony. To już są słowa Lutra sprzed 500 lat. On to wiedział. On to rozumiał. Masz mieć, aby dawać.
I człowiek królestwa to dawca. I chcę, żebyście byli dawcami. Żebyście byli ludźmi, którzy będą dawać pieniądze na szerzenie królestwa. Rozumiesz? Im będziesz bogatszym człowiekiem, tym będziesz miał więcej pieniędzy, aby siać w królestwo. Rozumiem. Ale aby dawać, kiedy będziesz miał dużo, musisz uczyć się dawać, kiedy masz tyle, ile masz. I od kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, sieję w Boże Królestwo pieniądze. I coś wam powiem. Rozwój finansowy w moim życiu jest cały czas progresywny. Mam i daję. Mam więcej, daję więcej. Mam jeszcze więcej, daję jeszcze więcej. Im więcej daję, tym więcej mam. Im więcej mam, tym więcej daję. Rozumiecie, jak to działa? Rozpoznałem zasady. Rozpoznałem formułę. Kiedyś w Republice Południowej Afryki, jak się rozpoczęło przebudzenie w latach 60., była taka rodzina. I mieli jedną kurę. I byli bardzo biedni. Ale się nawrócili do Jezusa wszyscy. Cała rodzina Zuluzów. I mieli jedną kurę. I ta kura znosiła im tam nie wiem ile jajek dziennie. Jedno, dwa. Nie wiem ile kura jajek dziennie znosi. Trudno im powiedzieć. Jedno, dwa, nie więcej. No. Już jakaś ostra kura. A ta kura była nędzną kurą. Bo tam była nędza wszędzie. Tam naprawdę była nędza. I my niewiele wiemy o nędzy. Jakiekolwiek byłeś nędzy w życiu. Tak? Nigdy nie byłeś w takiej nędzy jak tamci ludzie. Żaden z nas. Nie ma takich ludzi w naszych regionach, którzy są tak biedni jak ludzie w Afryce. W ogóle to się nijak ma. Nasze śmieci wykarmiłyby dzieci afrykańskie. Czy wy wiecie, jak że kiedyś misjonarze pojechali do Indii i zaczęli pracę z dziećmi na ulicach i pierwszego dnia oni kupili dużo bananów i zaczęli rozdawać dzieciom banany. I wiecie, co te dzieci zaczęły robić? Zjadały skórki, a środki wyrzucały. I oni zaczęli pytać, co wy robicie? A oni mówią, jemy banany. A oni mówią, ale banan to jest to w środku. A oni mówią, nie, to nie jest banan. Banan to jest to. Bo oni całe życie jedli skórki ze śmietników. I dla nich banan to była ta skórka. Te dzieci od urodzenia nie widziały innego banana. One widziały tylko skórki. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ci misjonarze płakali tam. I uczyli te dzieci jeść banan. I pokazywali, że to jest banan. A więc my nic nie wiemy o biedzie. Ok? Nic nie wiemy na ten temat. Ale tam oni mieli jedną kurę i ta kura znosiła im jedno, dwa jajka. I nie wiem, ile ona im znosiła tych jajek od poniedziałku do soboty, ale przychodziła niedziela i oni bardzo szybko przyjęli objawienie, że trzeba siać w Królestwo Boże. A więc część tych jajek, bo tylko to posiadali, przynosili pastorowi do kościoła. Przynosili mu trzy jajka. Za jakiś czas, w przedziwny sposób, ta kura zaczęła znosić więcej jajek. I oni mogli sprzedać kilka jajek. Po kilku tygodniach, ze sprzedaży kilku jajek, tanio kupili drugą kurę. Bo to byli mądrzy ludzie. I cały czas przynosili więcej jajek pastorowi do kościoła. Po pewnym czasie ci ludzie mieli fermę kur. Rozumiesz? I zaczęli handlować jajkami. Ci ludzie stanęli na nogi.
stand up. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś książkę Najszczęśliwszy na świecie. Tą książkę napisał Raj Shakarian, twórca ruchu biznesmenów pełnej Ewangelii. On tam opisuje, w jaki sposób dochodził do swoich milionów. Był dawcą. Był dawcą. Wiecie, w moim życiu są dawcy. Dzwoni do mnie człowiek i mówi do mnie: jaką masz potrzebę? I mówię do niego, że będę zaraz zmieniał samochód. A on mówi: to już u mnie masz 10 tysięcy. I do mnie tacy ludzie dzwonią. I mówią: kiedy będziesz zmieniał samochód, to pamiętaj, żeby zadzwonić do mnie, żebym przysłał ci 10 tysięcy. Kiedyś też do mnie zadzwonił ten człowiek i mówi: jaką masz potrzebę? Ja mówię: właśnie będę zmieniał samochód. On mówi: mam dla ciebie samochód, stoi u mnie na podwórku, przyjedzie sobie wejść. Rozumiecie? I tak jest non-stop w moim życiu. Wiecie dlaczego? Bo jestem dawcą. Bo jestem dawcą. Ostatnio podszedł pewien człowiek do mojej żony i powiedział: jeżeli chcesz, zbuduję ci dom. Jak Agata przyszła, przyszedł do mnie człowiek i powiedział, że jeżeli chcesz, zbuduję mi dom. Powiedziałem: Agatka, na razie nie mamy czasu na budowanie domu. Nie wiem, czy w ogóle rozumiecie moją mentalność. Rozumiecie, o czym mówię? Mówię o tym, że zaopatrzenie finansowe jest ściśle związane z mentalnością dawcy. Jeżeli chcesz być człowiekiem, który ma dostęp do Bożych źródeł zaopatrzenia, to w twojej psychice musi powstać mentalność dawcy. Aby móc przyjąć błogosławieństwo finansowe, musisz pozwolić, aby nastąpiła zmiana w twojej mentalności. Musisz przede wszystkim mieć mentalność dawcy. Rozumiecie? Mentalność dawcy. Dawca to nie jest ten, kto się zastanawia, czy dziesięcina jest nowotestamentowa, czy starotestamentowa, czy się ją przynosi, czy się nie przynosi. Dawca nie myśli, czy się daje ją brutto, czy netto. Dawca tak nie myśli. Wiecie, jak myśli dawca? Boże, co mam robić, aby dawać jak najwięcej? Tak myśli dawca. Dawca. To jest dawca. Pokażę wam teraz podstawowe rzeczy, które stoją na drodze zaopatrzenia finansowego. A potem wrócę do tego, o czym zacząłem mówić przed chwilą. Pierwsza główna rzecz, która stoi na drodze rozwoju finansowego chrześcijanina, to jest brak poznania na temat obfitości. Chrześcijanie nie mają pieniędzy, bo nie wiedzą, że mogą mieć. Ale wy już wiecie. Po drugie, to jest niedowiarstwo. Niedowiarstwo jest wielkim wrogiem rozwoju finansowego. Nie wierzę, że mi się uda. Coś ci powiem. Siedzę tu przed tobą. Jeśli mi się udało, to wszystkim się uda. Każdy z was tutaj jest w lepszej sytuacji społecznej niż ja. Każdy z was. Nie miałem bladego pojęcia o tym, jak żyć na pułapie finansowym. Umiałem tylko kraść. Nie potrafiłem zarabiać pieniędzy. Nie umiałem tych rzeczy robić. Nie mam wykształcenia ani umiejętności. Nigdy nie pracowałem.
A więc jesteście każdy z was w lepszej sytuacji niż ja. A więc musisz wierzyć w to, że to, o czym mówię, jest dla ciebie. Po trzecie, to jest niechęć do bycia bogatym. Przychodzi diabeł do ludzi i mówi tak, wystarczy ci to, co masz. Wziąłeś dom, masz hipotekę, płacisz sobie kredyt, masz już jeden samochód, dzieci twoje chodzą do dobrej szkoły, rozumiesz? Przynosisz do kościoła dziesięcinę, jest fajnie. Nie jest fajnie. Bóg nie jest Bogiem zaspokajania potrzeb. Bóg to nie jest Bóg, który chce zaspokajać potrzeby. Ten Bóg mówi przez usta Dawida, kielich mój przelewa się. Wiesz, co to jest kielich mój przelewa się? To jest kielich. I ty potrzebujesz najwyżej dotąd. Jak masz pełen kielich, to jesteś szczęśliwy. O, mam kielich. Mogę się z niego napić. Ale powiem ci, jak Bóg napełnia taki kielich. Leje. Jest dotąd. Ty mówisz, o Boże, już mi wystarczy. A on leje. I cieknie ci po rękach. Spływa na ziemię. Kielich mój przelewa się. Przelało się. Podchodzi kiedyś kobieta do Jezusa i mówi, Panie, przyjdź, uwolnij moją córkę od demona. A Jezus powiedział, kocham Jezusa. Wiecie dlaczego? Był mistrzem świata w zniechęcaniu ludzi. Dzisiaj się wymaga, żebyśmy się zachęcali. Mówią do mnie, pastorze, czemu mnie nie zachęcasz? Mówię, bo staram się ci jak najbardziej przekazać Chrystusowi. Kurczę, Jezusa nikt nie zachęcał. I w ogóle on nikogo nie zachęcał. Powiedział do tej kobiety tak, nie godzi się dawać szczeniętom chleba, kiedy synowie u stołu. A ona powiedziała, nawet szczenięta zjadają okruszki ze stołu panów. Bóg chce, aby twój kielich się przelewał, aby wszystko wokół ciebie, tak, otrzymywało obfitość z twojej ręki. Bóg chce, aby obfitość się z ciebie lała. Kiedyś głosiłem o tym, że możemy mieć wiele domów. I podchodzi do mnie człowiek i mówi, ja bym chciał chociaż jeden dom mieć. Ja mówię, ty egocentryczna dusza. Milcz. On mówi, słucham. Ja mówię, chcesz mieć jeden dom? Przecież Bóg powiedział, że możesz mieć wiele domów. Czemu chcesz mieć jeden dom? Jeśli będziesz miał wiele domów, to zamieszkasz w jednym, tak? Z następnego zrobisz sierociniec. Z trzeciego zrobisz hostel dla ludzi, którzy wychodzą z pudła i nie mają się gdzie podziać. Rozumiesz? Z czwartego zrobisz kościół, gdzie będą spotkania. Rozumiesz? Egocentryczna dusza, że się musisz nawrócić. Bóg chce, żebyś miał wiele domów. Bóg chce, żebyś miał wiele samochodów, żeby móc błogosławić tym innych ludzi. Bóg chce, żebyś dzwonił do mężów Bożych i mówił, jaką masz potrzebę. Potrzebuję samochodu. Kupię ci samochód. Kupię ci samochód. Jutro ci kupię samochód. I chciałbym, żebyś nie miał żadnych zobowiązań wobec mnie. Kiedyś zadzwonił do mnie człowiek i mówi, Artur, kocham i szanuję waszą służbę. Chcę was zabrać na wczasy za granicę. Chcę wam zapłacić za te wczasy. Chcę, żebyście ze mną byli tam. Chcę wam coś dać. W te lato ludzie przychodzili i mi wręczali pliki pieniędzy. Raz wezwałem do Boga, mówię, pojechałbym na wakacje, Boże. Pliki pieniędzy mi dawali. Wiesz dlaczego? Bo mieli.
pewien usługujący powiedział ważną rzecz. Mówi, jest takie piękna opowieść. Ta opowieść snuje się po kościołach przez wiele lat. Nie wiem, czy jest prawdziwa, czy nie. Że w jakimś kraju, w sierocińcu chrześcijańskim nie było co jeść i ludzie zasiedli do stołu, kadra i dzieci i powiedzieli im ci przywódcy, mówi, teraz będziemy się modlić i Pan nas zaopatrzy. I mieli puste miski i modlili się, powiedzieli, Panie, dziękujemy Ci za to śniadanie. I wtedy ktoś zapukał do drzwi i przyniósł jedzenie. I tych opowieści jest dużo w kościołach. Nie wiemy, czy one się kiedykolwiek wydarzyły, czy nie, ale tak to jest. Ale ten kaznodzieja, który mówił tą przypowieść, tą opowieść, powiedział taką rzecz. Kiedy usłyszałem tą opowieść, to pomodliłem się do Boga tak. Boże, chcę być zawsze tym, który puka. Chcę być zawsze tym, który puka i przynosi jedzenie dla tych sierocińców. Chcę być tym, który ma, aby dawać. Chcę być tym, który ma, aby dawać. Ok? A więc niechęć do bycia bogatym to grzech. Czwarty wielki problem to są kompromisy. To są kompromisy z tym światem. Wchodzimy w kompromisy z tym światem. Nie wchodźmy w kompromisy z tym światem. Nie wchodźmy w system myślowy tego świata, aby zyskać pieniądze. Zabierajmy system myślowy tego świata, przerabiajmy go. Piąta rzecz to kompleksy. Wielkim problemem są kompleksy. Myślenie, ja się nie nadaję. Ja osobiście, jako osoba, nadaję się. Mieszka w Tobie Chrystus. Nie jesteś za mały na bycie bogatym. Szósta rzecz to lęk przed zmianami. Ludzie boją się, że wchodząc w nowe rzeczy, tak, coś w ich życiu runie i nie będą w stanie sobie poradzić. Ale coś Ci powiem. Nie możesz pozostać w starym, aby było nowe. Aby przyszło nowe. Musisz wyjść ze starego. Prorok, który był ostatnio u nas, Sergio Giusti, powiedział ważną rzecz. Utkwiła mi ona mocno w głowie. Powiedział tak. Aby przyszła do Ciebie wielkość, musisz najpierw związać małość. Jak zarabiasz miesięcznie 3000 zł, to musisz związać 3000, aby zarabiać 6. Musisz powiedzieć w imieniu Jezusa, związuję 3000 zł miesięcznie i ustanawiam w imieniu Jezusa 6000 miesięcznie. Na chwilę może Ci się zatrząść grunt pod nogami. Zmienisz pracę, przez chwilę może być trudno. Ale te trudno, tak, to jest tylko mała rzecz. Za chwilę idziesz po swoje 6000. Związałeś 3, aby przyszło 6. Ludzie się boją związać 3. Mówi, jak zwiążę 3, nic nie będę miał. Ja mówię, jak zwiążesz 3, to otrzymasz 6. Ale musisz najpierw związać 3, dać się uwolnić od 3000 miesięcznie. Ludzie przychodzą do mnie, mówią, pomóż się o moje uzdrowienie. Ja mówię, rentę bierzesz? Biorę. Teraz się pomodlę o swoje uzdrowienie, a krokiem wiary wyjdzie to, że przestaniesz brać rentę. Słucha? Mówię, mówię, człowieku. Jesteś rencistą. Ja Cię dziś uzdrawiam w imieniu Jezusa, a Ty pojutrze idziesz się podpisać, rozumiesz, że jesteś chory. Przecież to jest wyznanie wiary. A raczej nie wiary. Ale ja mam synatorium na kręgosłup za darmo. To jedź do sanatorium! I się ode mnie niech Cię smarują borowiną i moczą w błocie.
i niech państwo za to płaci. W porządku jest moczenie w płocie, rozumiesz? Każdy ma inne jakieś zajawki życiowe. Jeden lubi to, drugi lubi tamto. A więc musisz związać coś, aby przyszło coś lepszego. Co jest napisane? Cokolwiek zwiążecie na ziemi, zostanie związane w niebie. Jeżeli zwiążesz małość, tak? To ta małość zostanie związana w niebie. Ok? Po co to zrobisz? Aby przyszła wielkość. Bo dalej jest napisane, cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc Boże, ja związuję 3000 i rozwiązuję 6000 w imieniu Jezusa. A za jakiś czas ja związuję 6000 i rozwiązuję 12000. Boże, w imieniu Jezusa. Ja chcę, żeby przez moją służbę przechodziły miliony dolarów miesięcznie. Rozumiecie, o co chodzi? Ja tego właśnie chcę. Chcę, żeby miliony przechodziły. Miliony. A wiecie, czemu chcę, żeby przechodziły miliony? Powiem wam coś dalej na temat brata Petera Danielsa. Rozpoczął swoje działania finansowe w Pakistanie. I był jednym z głównych kontrahentów zachodnich w Pakistanie. Otworzył tam wiele fabryk, wiele przedsiębiorstw. Zatrudniał mnóstwo Pakistańczyków. I w tym czasie, kiedy on tam był, rząd pakistański wprowadził zakaz głoszenia Ewangelii publicznie. Peter Daniels wsiadł w swój samochód i pojechał do prezydenta. Znał go osobiście, ponieważ był głównym finansistą z zachodu w Pakistanie. Prezydent go szanował i powiedział do niego: panie prezydencie, rząd Pakistanu ustanowił zasadę, że nie wolno głosić Ewangelii publicznie. Niech pan mnie posłucha. Daję wam 2 tygodnie. Posłuchaj, co zrobił. 2 tygodnie. Na wycofanie tej ustawy. W innym wypadku zwijam się z wszystkimi finansami z Pakistanu i wyszedł. Pakistan cofnął ustawę. Oto wpływ. Oto wpływ. Rozumiecie, o czym mówię? Oto wpływ. Chcesz mieć wpływ? Musisz mieć pieniądze. Chcesz mieć wpływ? Tak Peter Tan wpłynął na działania Królestwa w Pakistanie. Jednym ruchem. Jednym ruchem. Następną rzeczą to jest lęk przed ryzykiem. Przed rozwojem finansowym jest wielka przeszkoda. Lęk przed ryzykiem. Ryzyko to jest wejście w rzecz niewidzialną, niedotykalną. Co tam będzie? 6000. Panie, co tam będzie? 6000. Następną rzeczą to jest niechęć rozwijania się. I chrześcijanie mówią: ja nie muszę się rozwijać. Po co mam kończyć szkołę? Po co mam wchodzić w nową perspektywę nauki? O, nie muszę. Po co mam to robić? Po to, żeby mieć pieniądze. Masz się kształcić. Mieszkasz w tym kraju, musisz znać świetny język. Musisz się świetnie poruszać. Nie możesz tu dukać do ludzi. Zdecydowałeś się na życie w Holandii? Tak? Masz mówić, jak mówią ludzie w Holandii. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowałeś się na życie w Holandii. Masz znać zasady rynku Holandii. Masz wiedzieć, jakie są przepisy i zasady funkcjonowania w tym państwie. Nie możesz być abnegatem. Nie możesz powiedzieć: o, nie wiem, bo jestem Polakiem. Wracaj do Polski. Tam będziesz miał stary ZUS i proste zasady urzędu skarbowego. Wszystko stare. Ale jak nie chcesz tego, co tam jest, jesteś tu, to masz się rozwijać po holendersku.
Dutch way. Rozumiesz? Bo tutaj są dla ciebie zasoby finansowe. Masz poznawać kulturę, osobowość tego kraju, tak? Być człowiekiem, który umie tu się poruszać. Następnie, przyjaciele, jest lęk przed niewiedzą, jakby niechęć do tego, aby się dowiadywać o rzeczach gospodarczych. Chrześcijanie mówią, wystarczy, że mam Ducha Świętego, nie potrzebuję znać rynek. Musisz znać rynek. Musisz wiedzieć, co jest intratne, a co nie jest intratne. Musisz się interesować rynkiem. Nie możesz być abnegatem w stosunku do ruchów gospodarczych. Rozumiesz? Nie możesz. O, mogę handlować czymkolwiek. Nie, masz handlować rzeczami, które idą. Masz robić rzeczy, które idą. Musisz być mądry w tym. Następnym problemem to jest lenistwo. Chrześcijanie są leniwi. Leniwi. O, ja nie muszę dużo pracować. Bóg obiecał, że wystarczy, że wierzę. Nie, masz pracować. Bóg powiedział, będę błogosławił, tak? Pracę twoich rąk. Nie polega to na tym, że masz się zacharowywać. Nie. Bo to jest drugi kanał. Twoje biegi finansowe muszą być tak układane, żebyś się nie zacharowywał. Bo ty nie możesz być człowiekiem, który się zażyna. Bo jak się będziesz zażynał, to któregoś dnia się obudzisz, proszę ciebie, i będziesz starszy 20 lat bardziej. Ok? Będziesz zdziwiony na to, jak to się postarzało. Następną rzeczą to jest chciwość, czyli chęć posiadania jedynie dlatego, aby mieć i być szczęśliwym. Bóg chce, abyś był szczęśliwy finansowo, ale Bóg chce, abyś dawał. Chciwość to bałwan. Słowo chciwość jest związane ściśle z tym, że chcę mieć dla siebie. Następnie to jest złe zagospodarowywanie finansów, czyli problem z priorytetami, złe zarządzanie. Musisz uczyć się zarządzania finansami. Nie mamy na to przestrzeni, żeby w tej chwili o tym dużo mówić. Ale są ściśle przez Boga, tak, pokazane rzeczy w Piśmie Świętym, w jaki sposób mamy zarządzać finansami. I musicie sięgać po te rzeczy. Słuchajcie też moich nauczeń na ten temat, w jaki sposób zarządza się finansami. Zarządzanie finansami, zarządzanie czasem. Powiem wam coś. Wiecie, jak ja funkcjonuję? Jak dziś jadę, na przykład jedziemy gdzieś z żoną moją, my nie robimy czegoś takiego, że po prostu wychodzimy sobie z domu i ona sobie jedzie do sklepu. Bo mamy tylko 24 godziny. Pokażę wam, jak to wygląda na pułapie zarządzania czasem. Ja mówię do Agaty tak, łączymy rzeczy, przejeżdżamy samochodem, robimy to, 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 to i tamto. Nawet drogi nie nadrabiamy. Tak to robimy. Rozumiesz? Zarządzamy. Tak samo zarządzamy finansami. Wydajemy na określone rzeczy pieniądze. Z pewnych rzeczy rezygnujemy, a w inne inwestujemy. Jeden z kaznodziei przebudzeniowych powiedział ważną rzecz. Powiedział tak. Pracuj ile możesz. Oszczędzaj ile możesz. Rozdawaj ile możesz. Rozumiesz? Musisz być mądry w ustanawianiu priorytetów. Musisz wiedzieć kiedy i gdzie na co wydawać pieniądze. Ucz się tego. Możesz tutaj w tym wypadku korzystać z fachowców, nawet którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha. Oni świetnie robią te rzeczy. Rozumiesz? Ucz się jak korzystać z zasad, które są w tym świecie. To jest mądre. Jak korzystać? Następnie to jest niekorzystanie z łaski, czyli działanie o własnych siłach. Widzisz, Bóg chce, żebyś robił pieniądze, ale żebyś je robił na podstawie Jego łaski. On Ci chce dawać do tego możliwości, których nie masz. On Ci będzie dawał niesamowitą przychylność, jeżeli będziesz korzystał z łaski.
Już żyjecie o łasce, znacie te rzeczy niepowtarzalne, jak się żyje z łaski przez wiarę. I musisz też tak podejmować decyzje. Musisz też pamiętać, że wielkim problemem w zarabianiu pieniędzy, w bogaceniu się jest zły język. Tak jak w każdej dziedzinie życia, językiem swoim, tak, ustanawiasz rzeczy. Językiem swoim. Następnym problemem to jest poruszanie się poza objawieniem. A więc my, chrześcijanie, mamy robić rzeczy, które objawia nam Bóg. Tak jak w małżeństwie. Bierzemy sobie męża i żonę przez objawienie z nieba. Tak samo w finansach robimy rzeczy z objawienia. Z objawienia. Rozmawiam kiedyś z jednym pastorem i mówię do niego, z czego żyjesz? Żyjesz z pieniędzy, które daje ci Kościół? A on mówi, nie. Mam zawód. Ja mówię, czym się zajmujesz? A on daje, mówi, jestem szyszkarzem. Ja mówię, co to jest bycie szyszkarzem? On mówi, Duch Święty mi objawił, że powinienem być szyszkarzem i będę na tym zarabiał dużo kasy. Ja mówię, opisz mi swój zawód. Facet wchodzi wysoko na drzewa. Zrywa szyszki, które tam rosną i znosi je na dół. Są to szyszki, które mają nasiona. Te szyszki są na czubku drzew. Trzeba bardzo wysoko wejść po cienkim drzewie i sięgnąć po taką szyszkę, czy kilka szyszek, zejść na dół i sprzedaje się je w nadleśnictwie. I oni za to płacą, bo to są rzeczy pod zasięg lat. Okazało się, że to bardzo jest dobry interes, bo bardzo rzadko się zdarza ktoś, kto jest w stanie chodzić po takich drzewach, robić to odważnie, zdecydowanie i że mu się nic nie dzieje. Duch Święty do niego powiedział, będziesz chodził po drzewach i zrywał szyszki. I ten pastor zarabia na tym kupę szmalu i sobie postawił piękny dom. Rozumiesz? Szok w trampkach. Zaczął robić takie rzeczy. Ludzie robią różne rzeczy. Zaprosiłem kiedyś do nas, do kościoła, jednego pastora w Polsce, który prowadzi swój biznes. Dlaczego go zaprosiłem? Mówił o pieniądzach. Kiedy go poznałem, zaprosił mnie do swojej firmy i powiedział do mnie tak, wiesz czym się zajmuję? Ja mówię, nie wiem. On mówi, powiem ci, na czym się dorobiłem. Duch Święty do mnie powiedział, że mam robić zaślepki meblowe do śrubek. Takie małe kółeczka z okleiny. Ten facet stał się największym potentatem w Polsce w produkcji tych kółeczek. Po całym kraju sprzedaje miliony kółeczek w firmach robiących meble. Duch Święty udrożnił mu kanały kontaktu. Po jakimś czasie Duch Święty powiedział do niego, chcę, żebyś wszedł jeszcze na wyższy poziom finansowy. Zaznaczam, że człowiek jest wielkim dawcą. Razem z kilkoma innymi biznesmenami w Polsce zawiązali ruch, tak? Wspomagania Królestwa Bożego przez sianie pieniędzy. On powiedział, Boże, co mam robić? I modlił się kilka dni. A Duch Święty do niego powiedział, zrobisz magnetyczną tapetę. A on mówi, co to jest magnetyczna tapeta? I Bóg do niego powiedział, zrobisz tapetę z magnesem wczepionym w środku. A on powiedział, jak to mam zrobić? A on mówi, Duch Święty, nie dość, że to zrobisz, to jeszcze opatentujesz, bo w Polsce tego nikt nie zrobi. I on powiedział, dobrze Boże, ja to zrobię. Ale okazało się, że musiał modlić się dalej, bo powiedział, Boże, ale na czym mam to zrobić? I on się modlił i zaczął projektować maszynę. Zaczął widzieć w duchu elementy maszyny i zaczął je rysować. I narysował wiele elementów maszyny. I Duch Święty dał mu obraz maszyny, którą on sam zbuduje do produkcji tej tapety, bo nie było takiej w kraju. I on to wszystko zrobił i modlił się dalej. Mówił, Boże, ale gdzie ja mam to kupić teraz, te elementy? A Bóg do niego powiedział, w Chinach.
bo w Polsce nie kupisz ani jednego. I on wsiadł w samolot i on poleciał do Chin. I on kupił te wszystkie elementy. On jeździł po Chinach długo. I on stał w tej firmie ze mną i mówi tak, Artur, to jest maszyna, którą objawił mi Bóg. I widziałem maszynę i mówię, o Boże kochany. I facet robi magnetyczną tapetę. Tapetę, którą się przykleja na ścianę i można na niej magnesiki przyczepiać. I zarabia na tym setki tysięcy złotych. I zatrudnia wierzących ludzi w firmie. I sieje mocno w Królestwo Boże. Rozumiesz? Jest wielkim dachem. I ostatnio do mnie dzwoni i mówi, modliliśmy się o nowy kościół. I Duch Święty im udrożnił drogę do największej dyskoteki w mieście. I kupili dyskotekę. Potężną dyskotekę. W samym centrum miasta. W środku w ogóle parku. I mają dyskotece spotkania. I mają tak wielką, tak wielki. Jest ich 50 osób w kościele. A mają kościół, gdzie jest w starej dyskotece. Jest to tak wielkie. On mówi, kurczę, ale mam Bóg teraz się mówi. Chcę, żebyście zrozumieli, że rzeczy działają progresywnie. Oni działają progresywnie. Ale musisz poruszać się w objawieniu. Objawienie. Co mam robić, Boże? Gdzie mam się ruszyć? Z kim zacząć działać? I ostatni problem to jest położenie miłości. Jakby przełożenie miłości z dawcy na dar. To jest bardzo ważne, że my musimy zrozumieć, że im mamy więcej, tym więcej też możemy stracić. I musimy wciąż pamiętać o tym, że liczy się dawca, a nie dar. Dawca, a nie dar. Czyli w mentalności bogacenia się musimy wyjść z miejsca, tak, że dar, czyli to, co posiadamy, posiada rangę jakąś. Krótko powiedziawszy, bogać się, tak, ale nie rozkochuj się w tym. Kupisz sobie ubranko jakieś, tak? Pamiętaj, że to zwykła szmata. Rozumiesz, o czym mówię? Kupisz sobie samochód, to nie jest twój samochodzik. To zwykła maszyna. Kupisz sobie meble, tak? To nie są moje mebelki, tak? To zwykłe graty, na których mam usiąść wygodnie moją świętą pupą. Tak? A kiedy usiądę swoją świętą pupą na tym meblu, tak? To uwielbię Ciebie, Boże. I bez żadnych skrupułów jestem w stanie oddać ten mebel, żeby pobłogosławić kogoś. Nawet, żebym przez kilka dni miał swoją świętą pupą siedzieć potem na ziemi, tak? Wiem, że będę miał trzy takie. Pamiętaj, dawanie sądzi Twoje posiadanie. Dawanie sądzi Twoje posiadanie. Tak jak dajesz, każde Twoje dawanie jest osądem Twojego posiadania. To znaczy, że poprzez to, że dajesz, tak, osądzasz swoje intencje zawsze. To jest mega piękna rzecz. Ty ciągle jesteś w stanie osądzać swoje intencje, przyglądać się. Boże, czy to mnie boli? Jeśli to mnie boli, to wyciągam z tego dwa wnioski. Daję wystarczająco, tak? A druga rzecz, tak? Jakaś zadra jeszcze siedzi. No to ją wyrwaj. Ok? Uczcie się tego. I pamiętajcie, że podstawą dawania jest sianie w Królestwo Boże. Przede wszystkim siejemy w Królestwo Boże. Dopiero potem możemy siać w jakiekolwiek inne, jakiekolwiek intencje i tak dalej. Siejemy w Królestwo. Siejemy w Królestwo. Nie siejemy w miejsca, które świat sieje wielokrotnie. Nie dajemy pieniędzy gdziekolwiek. Naszym priorytetem jest rozwój Królestwa.
rozwój królestwa. I teraz jak siejemy? Siejemy w życie. Co to znaczy, że siejemy w życie? Nie siejemy tam, gdzie jest śmierć, a więc nie w każde służby siejemy. Siejesz w takie służby, które przynoszą życie do twojego życia. Tam siejesz pieniądze. Nie tam, gdzie jest śmierć. Pamiętaj, tam gdzie dajesz, stamtąd będzie zwrot. Będziesz siał w miejsca, które są religijne, gdzie jest śmierć, tak? To stamtąd przyjdzie rykoszek do twojego życia. Jakby dawanie jest jak piłka rzucona gdzieś. Ta piłka wróci do ciebie zabarwiona tym, co tam było. Siej w życie, nie siej w śmierć. Ja nigdy nie sieję śmierć. A więc siejesz tam, gdzie jest życie. Następna rzecz to jest, siejesz tam, gdzie karmisz się słowem i miłością. Nie rozwalasz swoich pieniędzy siejąc gdziekolwiek. Siejesz tam, gdzie karmisz się Słowem Bożym i gdzie karmisz się miłością Bożą. Tam siejesz. Następnie siejesz w Twoją służbę. Twoja służba. Siejesz w Twoją służbę. Jeżeli Twoja służba nie jest rozwinięta, większe zasoby siejesz tam, gdzie się karmisz. To bardzo proste. No i siejesz tam, gdzie indywidualnie objawi się Bóg. Czasami są sytuacje, że Bóg ci objawia jakąś szczególną intencję, gdzie masz siać pieniądze. Ale zasady są zawsze najpierw takie, że siejesz tam, gdzie jest życie w ogóle. No ja rozumiem, że jesteś w miejscu, gdzie jest życie. Bo jak jesteś w miejscu, gdzie nie ma życia, no to już jest twoja osobista tragedia. Siejesz w swój dom wiary, czyli w kościół, gdzie jesteś. Rozumiesz? Siejesz w te miejsca. Siejesz. Siejesz w Twoją służbę również i tam, gdzie indywidualnie objawi Ci Bóg. I trzy takie podstawowe elementy, jeżeli chodzi o sianie pieniędzy. Pierwsze to są tak zwane dziesięciny. Dziesięciny są po to, aby były utrzymywane służby i usługujące. To jest główny cel, gdzie są dziesięciny dawane. Dziesięcina to jest popularnie zwane te 10%. Ludzie tak to określają, że to jest te 10%. Tak naprawdę jest to minimum. Ujmę to w ten sposób. A więc twoje dziesięciny to jest od 10% zwyż. Dalej są daniny, czyli to jest coś więcej niż dziesięciny. To jest coś więcej. A więc są to, i dalej są to służby i usługujące. To dalej tak działa. Służby usługujące. I po trzecie są to ofiary, czyli każdy cel, do którego pobudzi Cię Bóg. Każdy cel, do którego pobudzi Cię Bóg. I teraz ostatnia rzecz, to jest takie te podstawy takiej codziennej gospodarki finansami, czyli te priorytety, powiedzmy. Ale to są tylko podstawy. Po pierwsze są to podatki i wszelkie rodzaje koszty, które są obowiązkowe w Twoim codziennym życiu. To są podstawowe rzeczy. Oczywiście musisz uczyć się i być mądrym w tym. Pamiętaj, że państwo łupi. Państwo łupi. Żyjemy w zbożnych państwach. A więc musimy zrozumieć, że musimy też szukać możliwości, w jaki sposób możemy korzystać z różnego rodzaju ulg w podatkach i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Uczmy się tego. Zazwyczaj w każdym państwie, w każdym świeckim państwie jest bezbożność w dziedzinie podatków. Bóg ustanowił dla państwa 10% podatku. To już zobaczcie, jak jesteś czesany tutaj w tym kraju. A w Polsce jeszcze bardziej jesteś czesany. Tam to czeszło również. A w Ameryce jeszcze również. W Ameryce mniej więcej 70% Twoich dochodów zawiera państwo. Jak policzysz wszystkie koszty, czujesz? A Bóg powiedział 10% dla księcia, czyli dla państwa. 10%. Czujesz klimat? 10%. Ale
musisz płacić podatki w państwie, w którym jesteś. Bo to jest przestępstwo nie płacić podatków. Nie będziesz płacił podatków, to cię po prostu zamkną do więzienia. Ale bądź mądry w tym. Korzystaj z mądrości Bożej i z ulg różnych. Rozumiesz? Badaj dzienniki ustaw. Rozmawiaj z ludźmi, którzy się na tym znają. Tak? Nie daj się walić po kieszeni. Druga rzecz to są wszelkiego rodzaju dziesięciny i rzeczy związane z szerzeniem królestwa, o tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. I to jest druga rzecz. A więc jeżeli ze swoich dochodów odprowadzisz wszelkiego rodzaju podatki i rzeczy, które musisz odprowadzić, to następną rzeczą to jest to, że ty odkładasz pieniądze na królestwo. Rozumiecie? Odkładasz pieniądze na królestwo. My zawsze odkładamy pieniądze na królestwo. I nigdy nie było tak, że moja rodzina była ważniejsza niż pieniądze na królestwo. Nigdy. Bo rodzina, szczęście osobiste, pieniądze na dom, te wszystkie rzeczy są dopiero na trzecim miejscu. Po pieniądzach na królestwo. I to musi być w twojej głowie. Najpierw królestwo, czyli najpierw dom ojca, a potem twój osobisty dom. I dlatego jest napisane, jeżeli szukasz Królestwa Bożego, to wszystko inne będzie ci dodane. I daję wam świadectwo, że w moim domu niczego nam nie brak. Nie brak nam niczego. Naprawdę. Inną rzeczą jest to, że nasze priorytety są dzisiaj zupełnie inne. Rozumiesz? Ja, cały mój dom, nie potrzebujemy mieć rzeczy, które potrzebują mieć ludzie ze świata. Mnie by do głowy nie przyszło, żeby telewizor na raty wziąć. Rozumiesz? W ogóle ja nie mam nic na raty w domu. Nie mam na raty rzeczy. Branie kredytów nie jest złe. To nie chodzi o to, że to jest złe. Jezus wziął kredyt. Ja mam na to dowód biblijny. Potrzebował osła, to powiedział, idźcie pożyczcie. Pożyczył. I powiedział potem. Wcześniej łódkę wziął na kredyt. Pożyczył. Co robił Jezus? Pożyczał. Był uczciwy, więc oddał. Problem to jest nie oddać. Jak pożyczysz z banku pieniądze, to wiesz, że masz oddać. Jak nie chce ci się oddawać, to nie pożyczę. Ok? To jest bardzo ważne. Ale pożyczyłeś, to oddaj. Ale możesz pożyczać. Ale pamiętaj, że szczęście osobiste, dom, rodzina, wszystko to, co jest ci potrzebne do codziennego życia, jest dopiero na trzecim miejscu. Po opłaceniu wszelkich kosztów podstawowych i po odłożeniu pieniędzy podstawowych na Królestwo Boże. Na czwartym miejscu jest rozwój osobisty. Rozwój osobisty, czyli ty musisz ładować pieniądze w rozwój osobisty. W naukę, w książki. Wiecie, my jak założyliśmy pierwszy kościół i zbieraliśmy pieniądze na kościół, ja zacząłem na przykład kupować książek dużo. Potrafiłem, dla nas to było wtedy dużo, wydać 1000 zł na książki. Jak ja tam mówiła, kupiłeś za 1000 zł książek, albo za 1500, ja mówię, no. Ale mamy inne potrzeby w kościele. Ja mówię, jak będziemy mieli głąbów w kościele, to nigdy nie sięgniemy po realizację tych potrzeb. Ja potrzebuję mieć w kościele ludzi światłych. To im muszę książki kupić. I zrobić bibliotekę, żeby im wypożyczać. Bo jak będziemy mieli kredytów, tak? To my w życiu nie wyjdziemy z impasu. Okay? A więc musimy inwestować w ludzi. Musimy mieć mędrców. Tak? Bo kiedy się zbierze 5, 10, 15 mędrców, tak? To my możemy w ogóle iść dalej. Musimy inwestować duchowo, inwestować w ich psychikę. Musimy inwestować w ludzi. Dlatego kupowałem książki. Głoszenia, wiele innych rzeczy. A więc rozwój osobisty. Na piątym miejscu są daniny, czyli coś więcej, co ja mogę dać jeszcze na szerzenie królestwa, czyli na usługujących i na służby. I na szóstym miejscu są ofiary.
Czyli te pieniądze, które ja mogę przeznaczyć na objawione od Boga cele. I teraz pamiętaj, zawsze na pierwszym miejscu są potrzeby wierzących, a dopiero na drugim niewierzących. Zawsze. Zawsze, kiedy będziesz stał przed wyborem, a nie będziesz miał osobistego objawienia, a będziesz przed wyborem, czy pobłogosławić wierzącego, czy niewierzącego, zawsze daj wierzącemu. Zawsze. Ty musisz zrozumieć tą kwestię. Nie sugeruj się niczym. Wiecie, przyjaciele, chciałem, żebyście zobaczyli taki główny zarys funkcjonowania finansowego. Ja dużo ludzi uczę na ten temat, dlatego że żyjemy w świecie, w którym powiedziałem Ci, że pieniądz jest tak ważny jak Duch Święty w Kościele. Czy Wy wiecie, że w Biblii jest napisane, że pieniądz umożliwia wszystko? Przy powieści Salomona. Pieniądz umożliwia wszystko, powiedział Salomon. I to jest natchnione. Czy Wy wiecie, że na przykład ludzie, którzy jeżdżą ewangelizować Afrykę, dają łapówki decydentom? Wiecie, jak to wygląda? To się tak, my sobie tak myślimy, że jedzie sobie ewangelista i on robi w Afryce spotkanie. Ale ewangeliści opowiadają o takich rzeczach. Mówią, jedziesz do kraju, idziesz na spotkanie z kacykiem lokalnym, jakimś po prostu bydlakiem, który tam jest prezydentem, tak? I mówisz do niego, panie prezydencie, chcielibyśmy w stolicy państwa zrobić ewangelizację. A on mówi, 100 tysięcy dolarów. I wtedy ewangelista wyciąga 100 tysięcy dolarów, bo ma na to pieniądze. Daj mu łapówkę. Łapówkę mu daj. Branie łapówek jest grzechem, a nie dawanie, przypominam. Trzeba znać pismo. Trzeba znać pismo. Jest napisane, nie bierzcie łapówek. A nie dawajcie. Dziwne, nie? W różnych krajach musisz dać pieniądze. Żadne namaszczenie ci nie pomoże. Wtedy oni dają łapówkę, rozstawiają namiot i nawraca się 100 tysięcy ludzi. I mówimy, wow, ale Duch Święty zadziałał. Ale nie wiesz jak. Wcześniej ten ewangelista zbierał pieniądze na łapówki. Rozumiesz to? Zbierał kasę na łapówkę. O tym się nie mówi w kuluarach, bo to takie duchowe wszystko jest. Ja dzisiaj wiem, jakie to jest duchowe. Okay? Ja dzisiaj to wiem. Jest to duchowe, tylko ta duchowość jest nieco inna. Rozumiecie o tym, przyjaciele? Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa za te dzisiejsze poselstwa, za te nauczania. Dziękujemy Ci za czas, kiedy podczas uwielbienia mogliśmy doświadczać Twojej obecności, Duchu Święty i potem podczas głoszeń i nauczań. Dziękujemy za Twoją mądrość, za Twój rozum, za to, że Ty składasz w nas, Ojcze, ten wielki potencjał. Ojcze, ja dziękuję Ci, że przez ten rok mogłem tutaj być, Ojcze, i mówić do ludzi Twojej prawdy. Ojcze, ja modlę się teraz, aby ten cały zestaw tych różnych nauczań, Ojcze, on wpływał na ludzi zarówno tutaj, jak gdzie indziej, Ojcze. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Tobie za każdego człowieka. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty przed ludźmi położyłeś, Ojcze, tą potężną możliwość rozwijania się, szerzenia Twojego Królestwa i bycia światłem, Ojcze, dla tego narodu. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Ojcze, ja modlę się, aby każde słowo uwolnione tutaj przez ten okres czasu, przez ten okres roku, Ojcze, wykonywało potężną pracę i wydało stukrotny plon. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty zawsze nie wysłuchujesz, Ojcze. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie, Boże, za to, że Twoje słowa, one tak mocno pracują w nas teraz. Ojcze, my wydamy ten stukrotny plon. I nikt tam tego nie wykradnie. Ojcze, ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że ten Kościół tutaj w Holandii, Ojcze, on wywrze potężny wpływ
nie tylko na ten region, ale na cały kraj. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że te słowa, te nauczania, Ojcze, one przyniosą wielki pożytek ludziom, Ojcze. Że to wszystko będzie przepracowane, że to wszystko będzie objawione, że Twoje słowa, słowa Rema, one będą przenikały ludzi w związku z tą płaszczyzną słów uwolnionych, Ojcze, od tych nauczaniach. O czym w imieniu Jezusa Chrystusa uniżamy się przed Tobą i dziękujemy Ci za kolejny etap życia tego Kościoła. Dziękuję Ci za każdego człowieka tutaj, Ojcze. Dziękuję Ci za jego rozwój, za zmiany w jego życiu. Dziękuję Ci za jego wolność, za swobodę, za zaopatrzenie, za duchowy wzrost. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja nakładam krew Jezusa na ten Kościół i ogłaszam, że zły nie może go tknąć. Ja ustanawiam rozwój tego Kościoła liczebny. Ja ustanawiam głębię duchową. Ja ustanawiam ład i porządek w małżeństwach i w relacjach. Ja ogłaszam rozwój finansowy. Ja ogłaszam progres w uświęceniu. Ja ogłaszam wzrost wiary i świeże objawienia łaski. Ja ogłaszam, Ojcze, że Twoi urzędnicy będą nawiedzali ten Kościół, a z niego też będą wychodzili urzędnicy Twoi. Ojcze, ja dziękuję Ci za fachowców w tym Kościele i za rozwój w talentach. Za manifestację Twoich darów, Ojcze. Dziękuję Tobie, Boże. Dziękuję Ci za otwarcie drzwi, Boże. I za to, że zachowujesz ten Kościół od ludzi przewrotnych i złych. Dziękuję Ci za to potężne, Ojcze. Ojcze, ja uwalniam Twoje namaszczenie tutaj na każdego człowieka. Ojcze, ja dziękuję Ci za liderów, Ojcze, którzy tutaj są. Za ich poświęcenie, Ojcze, i za ich pasterskie serce. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że mam zaszczyt tu być. Ojcze, niech Twoi aniołowie otaczają tych ludzi, niech rozbijają swoje obozy jeszcze w większej ilości, Ojcze, wokół tych ludzi tutaj lepszy. Ojcze, a Ty wyciągaj swoją rękę, żeby czynić znaki i cuda przez tych ludzi. W imieniu Jezusa. Amen. Tak? Zamykasz?